Jeżeli chcesz być mistrzem świata, nie może być elementu takiego, którego nie lubisz. Słabe strony zawsze trzeba dotrenować, dlatego że przeciwnik potem je wykorzysta. Czy to w sportach walki, czy to w sportach siłowych. Przeciwnik zawsze podpatrywał, które masz słabe strony i wtedy przeciwnik na przykład dawał konkurencję przysiadów, bo miałem słabe przysiady, ewentualnie barki, a w MMA na przykład słaby parter masz, przeciwnik ciągnie cię w parter, słabą stójkę masz, przeciwnik utrzymuje stójkę, więc jeżeli chcesz być dobrym sportowcem i zawodowcem, nie możesz mieć słabych stron.